33-sekundowy zawodnik, który na 33 sekundy się w ogóle pokazał. Czemu ty nie chciałeś dłużej powalczyć? Gratulacje w ogóle. Dziękuję bardzo. Znaczy ja chciałem może i dłużej, tak? No ale tak wyszło. Weszła pierwsza akcja, poczułeś, że to już jest ten moment i że nie odpuścisz, bo było tak widać, że jest tam chwila zawahania i nie wiedziałeś, czy kończyć, poddawać, czy dobijać. Powiem tak, po tym prawym on już odpłynął delikatnie. Chciałem poczekać na jego zachowanie, co on zrobi. Żeby mi się tam gdzieś nie wkręcił do nogi, no wiadomo, tak? Trzeba odczekać sekundę, zobaczyć, jak się zawodnik zachowa. No i czułem tak, że już mam kontrolę, zresztą tak jak wcześniej rozmawialiśmy, ground and pound. Delikatnie wszedłem w dosiad, automatem dostał tam dwa dobre ciosy, zaczął się kręcić na plecy, no dla mnie to już jest sytuacja, którą trzeba skończyć, tym bardziej, że czułem, że on już jest naruszony. A powiedz mi tak, bo jeśli chodzi o, powiedzmy, o twoją karierę zawodową, która to jest w ogóle twoja walka zawodowa? Zawodowa pierwsza, tak? Wcześniej, w tamtym roku była to walka na zasadach semi-pro. Na amatorskich to no, ciężko mi jest powiedzieć. No, bo... A wyszedłeś dzisiaj jak doświadczony zawodowiec, bo w zasadzie było widać, że praktycznie nie ma stresu. Gdzieś tam słyszałeś to, co podpowiadał narożnik. To jednak chyba te starty amatorskie przyczyniły się do tego, że jesteś tu, gdzie jesteś, tak? Tak, zdecydowanie. No ja bardzo długi czas startowałem amatorsko. Gdzieś tam się nie podpalałem, tym bardziej, że ja bardzo późno zacząłem w ogóle przygodę ze sportami walki. No a mówię, no chwaląc się, nie chwaląc, no chyba na wszystkie walki, których nie wiem, no 50-60 amatorskich, tak, miałem 3 porażki. Także no myślę, że jest to całkiem dobry wynik. Powiedz mi tak, fajna gala, 1000 osób, słyszałeś ten doping, to wsparcie, siedziałeś w szatni czy pomagałeś, bo widziałem, że gdzieś mi migałeś tutaj i pomagałeś chyba kolegom. Znaczy nie, ja ogólnie wychodziłem do narożnika z chłopakami z klubu. Nawet wyszedłem do walki Marcina Filipczaka, który bił się walkę przede mną. No nie odczuwałem stresu, tak? Pewnie też dlatego, że czułem się dobrze przygotowany do tej walki. No, mówię, no nawet się nie zapociłem, tak? No ale tak czasami jest, że to jest MMA i jedno trafienie i wszystko, tak? Tak, no mówię, no wystrzeliłem tym prawym z luzu, doszedł, tak? No i widziałem, że on już był tak pół na pół. Myślę, że jakbym się spiął, no to byłby to knockout, nie byłoby już co kończyć. No ale no, wyszło dobrze. Krótkie podziękowania dla kogoś? Dla wszystkich, tak. No, szczególnie dla mojej dziewczyny. Widziałem, że zapłakana strasznie. To emocje chyba sięgnęły zenitu. Tak, no martwi się o mnie, tak przeżywa, no, ale też mnie wspiera. Dziękuję mojemu sponsorowi, dzięki któremu mogłem przystąpić do dalszych sportów, bo miałem tam dosyć poważną kontuzję. Trenerom dziękuję Centrum Rozwoju Sportu za umożliwienie rozwoju kariery, klubowi Octopus Łódź, tak, gdzie też trenuję, także no fajnie, no. Też jeżdżę do chłopaków, do Shark Top Team na sparingi, też tam dziękuję za docisk na macie. A my dziękujemy za ten dobry występ, fajna gala, no, naprawdę jestem oczarowany tutaj Pabianicami, to nie jest naprawdę na wyrost. 1000 osób odpuściło KSW, żeby oglądać Ciebie w walce wieczoru, do końca wszyscy wytrzymali, cóż, oby tak dalej. Tak, wydaje mi się, że no fajnie jest to dosyć zorganizowane, tak, miła atmosfera, też no tak dosyć kameralnie, tak, ale no myślę, że na pewnym poziomie jest ta gala zorganizowana. Nic dodać, nic ująć, Marcin Hałaszkiewicz. Dziękuję bardzo.